Witam turystyjo na Portlandzie. Dzięki ostatniej bitwie Łucja awansowała, teraz dodaje nam plus 6 do intelektu i plus 30 do many. A może masz coś do powiedzenia? Jakże miło Cię widzieć, Darcie, co mogę dla Ciebie zrobić? Porozmawiamy później. Czyli jednak nic na razie nie ma. A, to trucizna. No tak, będę musiał zanieść do demonicy. Ale to nie teraz, a chwila. Skoro już tu byłem. Jest. Czyli tak, 4, 51, 3. Zielona, no nie. Akurat taka, której nie chcę. Pozostałe bym bardzo chętnie przygarnął. Dobrze, ale teraz miejsce potrzebuję. Pięćdziesięciu. Okej. I teraz tak. Miałem pogadać tutaj ze słodką Felinę. Ona coś ma mi pomóc z podrabianiem księżniczek, z tego co kojarzę. Przynajmniej ktoś tam o tym mówi. A, orzeszek, tak. To cóż, pogadajmy. O, chcę jeszcze raz przedyskutować mój pomysł. Potrzebuję dobrego afisza, by ściągnąć do klubu więcej młodzieży i rozpropagować całą tę mroczną sprawę. Zastanawiam się nad najęciem utalentowanego malarza, by uchwycił mnie i mój zespół na portretach. Mógłby też namalować całą serię obrazów przedstawiających klub. Dart. Tobie też by się to opłaciło. Zgadzam się, to dobry pomysł. Nie powinniśmy wydawać pieniędzy na promocję. Nie, no zgadzam się. Bożek, zorganizuj fanklub. To są jakieś tam osiągnięcia na Face'a i tak dalej, jakieś szajsy. Nie wiem w ogóle, gdzie tu można zajrzeć. Umów się z malarzem. Ja znam tylko jednego malarza. Trzeba będzie się wybrać na Montevideo. No ale ty miałeś coś jeszcze dla mnie mieć, nie? Daer, wszyscy gadają, że w podróżach towarzyszy ci orszak królewien. Możesz mi odstąpić chociaż jedną? Tylko o tyle proszę. Gdy rozniesie się wieść, że moją karczmę odwiedzają królewny, młodzież zacznie tu walić drzwiami i oknami. Ale ja nie mogę odstąpić, mam ich bardzo mało, to jest bardzo trudno osiągalny towar, no. Niestety królewne są mi potrzebne, co jest zgodne z prawdą, także odmawiam. Da, nie masz serca, mniejsza o to. Powiedz, co cię sprowadza. Ale tu nie ma tej opcji od fałszywej księżniczki. Może coś trzeba jeszcze zrobić. Smocze, światło, życie. A, to jest jeden z tych czarów, które powinienem pozyskiwać i zanosić do maga w schronieniu, ale to kosztuje 50 tysięcy, nie. Ja może gdzieś znajdę. Czyli tak, chcemy się udać do malarza. Czy coś jeszcze tutaj jest do zrobienia? Nie, to malarza zaliczmy od razu. I tam trochę się pokręcę. Zobaczę do naszych sojuszników. Co to było? O, tu. Co tutaj można było kupić? Spowolnienie. Kamienna skóra. To raczej nie są ciekawe rzeczy. Dobrze, to idziemy na drugą stronę. Malarz znajduje się tutaj, zaraz po lewej stronie, ale chciałbym jeszcze zajrzeć do Carmilli, czy jakoś tak się nazywała. I jeszcze do tej wiedźmy, która tu niedaleko przebywa. O, tu jest domek jej. Kula ognia. Witaj, Dart. Do zobaczenia. Czy nic tutaj się nie poprawiło?
co mogłem tu kupić? Nie, jednostki piratów. Tutaj. Zamglenie, to nie. No i właśnie, malarz. Witam ponownie w moich skromnych progach. Czym mogę ci służyć, drogi przyjacielu? Moja znajoma szuka artysty, który namalowałby serię portretów w stylu, w którym tak bardzo gustujesz. Serię portretów? W moim ulubionym gatunku? Nawet mi się nie śniło, że mogę dostać takie zamówienie. Jestem gotowy. Choćby zaraz. Doruszajmy. Dobrze, teraz jeszcze dowiedźmy. Zaraz, czy to jest sklep? Tak. Spowolnienie, magiczny topór. No to nie. To mnie nie zainteresuje. Jeszcze tam do cyrkowców zajrzymy. Co można sprzedaż? Jednostki. Takie nie bardzo. To nie. Broń chaosu sprawia, że przyjazny oddział zadaje dodatkowe obrażenia losowo wybranego rodzaju. Nie, nie chcę. Bo tu zamek jest pusty. Tego właściciela mam w ekwipunku. Witaj przybyszu. Carlo, siły mroku mogą skorzystać z twojego talentu. Chodź ze mną do schronienia. Znajdziesz tam godziwą zapłatę, ciekawą pracę i wspaniały zespół. Co ty na to? O, kolejny fachowiec, ekspert, specjalista. Zgadzam się. Pieniędzy nie potrzebuję. Jestem ci dozgodnie wdzięczny za uratowanie mojej córki. Mogę pójść z tobą, dokąd zechcesz i kiedy zechcesz. I zgadzasz się opuścić cyrk na zawsze? Jasne. I tak nie ma tu z kim pracować. Julia odeszła z królewiczem. A słoń wciąż ma katar. To słonia też najmiemy do sił mroku. Ruszajmy zatem. Tylko może od razu skoczę do schronienia, bo może coś tam się zmieniło. Malarza możemy później odstawić. Zawsze trzeba wpierw tutaj pogadać z duchem mroku. Przybył ze mną Carlo Ciniselli, artysta i genialny aktor cyrkowy. W jakim dziale może znaleźć zatrudnienie? Otwórzmy dział broni eksperymentalnej i mianujemy tego aktora jego kierownikiem. Czym będzie się zajmował? Skąd mam wiedzieć? Jeśli Carlo jest taki utalentowany, jak twierdzisz, to sam coś wymyśli. Musimy tylko dać mu swobodę twórczą. I słusznie. Niech ma. Nie obchodzi mnie to. O. Tu pewnie się nic nie zmieniło. Dobrze, i co? Pojawił się? Jest. Dart, witaj. Zarządzam działem broni eksperymentalnej. Mam nadzieję, że sobie poradzę. Zadomowiłeś się już w schronieniu? Jak najbardziej. Jest tu ciemno i cicho. Po tym, jak przez miesiąc chrapał obok mnie słoń, to schronienie jest jak wakacyjny kurort. Wiesz, że Maria Curie pracuje teraz nad zmiennokształtnym ogrem? On potrafi się zmienić w małą dziewczynkę. I w jaki sposób twoje talenty mogą wspomóc prawe mroku? O, najpierw to. Muszę się zastanowić. Nigdy wcześniej nie piastowałem tak odpowiedzialnego stanowiska. Daj mi trochę czasu, proszę. I czekamy. Jest klepsydra, czyli że tak miało być. Mam duże doświadczenie i umiejętności w dziedzinie charakteryzacji. Powinien uczyć aktorstwa. Przydam ci się do zadań wojskowych. Mogę na przykład słabą jednostkę przedstawić tak, że będzie się wydawała silna, albo na odwrót, to zmyli wroga. Dobry pomysł, podoba mi się. W takim razie potrzebne mi będą mundury i wyposażenie wojowników różnych ras. W czasie prowadzonych przez siebie wojen często bierzesz jeńców. Przyprowadź mi ich setkę, a ich ubrania
posłużą za podstawę mojej kolekcji. Albo nie, na wszelki wypadek sprowadź 150. Dobrze, dostarczę ci więźniów. Ale ja mam więźniów, nieprawdaż? Przy sobie nawet. No to pogadajmy. Oto jeńcy do twojej kolekcji strojów, ale jeszcze to mnie kusi. Eureka! Carlo krzyczy i wymachuje rękami. Właśnie przyszedł mi do głowy genialny pomysł. Powinniśmy stworzyć niespotykanego wojownika. Nazwalibyśmy go szpiegiem. Potrzebują ogrów i małych dziewczynek, by go stworzyć. Jeśli ogr pożre dziewkę pod moim ścisłym nadzorem i w obecności mrocznego maga, ogr stanie się szpiegiem wojownikiem. To nie takie proste. Dział badawczy nie skończył i jeszcze swoich eksperymentów. Musimy zaczekać. Oto jeńcy do twojej kolekcji strojów. Dziękuję ci. Zaraz zajmę się sortowaniem strojów. Część z nich wykorzystamy w całości, ale część będę musiał przeszyć zgodnie z innymi wzorami. Wszystko zależy od tego, jak bardzo ubiory ucierpiały w boju. Zajrzyj do mnie później, gdy już skończę katalogować to wszystko. Śpieszę się, więc muszę już iść. Spore doświadczenia by było, ale pewnie musi się chwilę zastanowić. Zobaczmy, co u niej. Mnie nie interesuje. Masz dla mnie coś nowego? Nie, nie ma. Chyba żadnego czaru dla niego nie mam. To cóż, wracamy do Feliny. By oddać malarza. Czyli tak, Portland. No i teraz szybko. Mam nadzieję, że teraz nie będzie mnie naciągała na królewne. Więc mam ich tak mało, tylko 6 sztuk. Łatwiej zombiaki zrekrutować niż królewne. Sprowadzam artystę. Dar, bardzo ci dziękuję. A teraz idź się przejść, bo mnie stresujesz. Bądź co bądź. Pierwszy raz w życiu pozuję prawdziwemu malarzowi. Wiesz, co mam na myśli. No tak, bo to będzie akt. W porządku. Musimy odczekać. I? O, musimy wrócić po obrazy. Czy obrazy są gotowe? Obrazy wyszły wspaniale. Kto by pomyślał, że tak pięknie będą się prezentowały w złotej ramie. Od dziś jestem zagorzałą wielbicielką sztuki. Pozostaje zrobić już tylko jedno. Proszę cię, dostarcz te obrazy do zajazdów w Netanie. Z pewnością żaden żołnierz czy marynarz nie oprze się moim wdziękom. Wkrótce setki ochotników zasilą szeregi sił mroku. Widzisz, jak się dla ciebie staram. Dostarczę te malowidła do Kalcz. Tylko, że tu jest mnóstwo karcz i to jest problem. Trzeba będzie każdą z tych karcz odwiedzić i mieć nadzieję, że zechcą przyjąć. Ale 4. Tylko 4 sztuki. Śliczne, ale usta nie wyszły. Reszta może być, ale usta zdecydowanie nie wyszły. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym pewnie znowuż popracujemy nad fabułą.